bardzo serdecznie. Cieszę się, że młodość mogła się spotkać z dorosłością przy tak ważnym temacie, jakim jest zapobieganie przestępstwom dotyczącym przemocy w sieci. Perspektywa młodości, wiadomo, że obejmuje tu i teraz przyjemność, eksperymentowanie, zabawę. Perspektywa dorosłości obejmuje dokładnie to samo, ale jeszcze refleksję oraz zapewnienie bezpieczeństwa. W związku z tym cel mamy wspólny, zapewnienie sobie wzajemnie bezpieczeństwa. Tam widzę, powstaje już moja karykatura, dziękuję bardzo. To w takim razie przechodzimy czas na merytorykę. O czym będzie? Będzie o nowych zjawiskach, o tym jak zapobiegać i samemu nie stać się ofiarą, ale też co zrobić, żeby w sytuacji problemowej pomóc też innym osobom, które już takimi ofiarami cyberprzemocy się stały. Zacznijmy od tego, jakie są cechy cyberprzemocy. Pierwsza rzecz z psychologicznego punktu widzenia to taka, że nam się wydaje, nam dorosłym się wydaje, że świat wirtualny i świat realny to dwa różne światy. Być może na poziomie osób dorosłych tak jest, natomiast na poziomie dzieci i młodzieży to jest jeden świat. Czasami świat wirtualny jest światem bardziej realnym niż świat, który nas otacza. Co to oznacza? Ano tyle, że zwykle problemy, które zaczynają się w świecie realnym, mają swoją kulminację w świecie wirtualnym albo odwrotnie. Przykład. Dziewczynka 14-letnia ogłosiła w sieci, że ma chłopaka. Świetnie się między nimi układa. Nawet są już po inicjacji. Pochwaliła się w sieci, licząc na to, że zdobędzie akceptację swoich koleżanek. Jak się później okazało, raczej z akceptacji stworzyła się pewna grupa wsparcia, ale też i przemocy wobec tej dziewczynki, ponieważ obwiniono ją o rozpad związku chłopaka, który miał z inną dziewczyną. Dziewczyna została pobita w szkole. Problemy swoje bardzo długo ukrywała, a ujawnienie problemów nastąpiło wtedy, kiedy próbowała targnąć się na życie. W związku z tym nasz świat wirtualny, świat realny się przenika. Problemy, czy też trudności, czy też radości z jednego i z drugiego świata mogą się przenikać. A druga rzecz to różne formy cyberprzemocy i to będzie kolejny slajd. Myślę, że młodzież o tym doskonale wie. Może dla dorosłych pewne formy zachowań w sieci będą odkrywcze. Kolejna cecha cyberprzemocy to szeroki zakres osób w grupie ryzyka. Praktycznie każdy, kto korzysta z internetu, może stać się osobą pokrzywdzoną różnymi działaniami. Praktycznie każdy. Co nas chroni? Wiedza, profilaktyka i pewne bezpieczne zachowania. Właśnie, za szybko, tak? Co oznacza kolejna cecha cyberprzemocy? Poczucie nierealności problemów. Bardzo często osoby, które stają się pokrzywdzone cyberprzemocą, spotykają się z takim przekonaniem, no ale co się wielkiego stało? Ktoś tam napisał parę brzydkich słów na twój temat, ktoś tam cię obraził, ktoś tam cię zwyzywał w sieci. W zasadzie co się takiego wielkiego stało? Można powiedzieć, że z psychologicznego punktu widzenia stało się dużo bardziej i dużo więcej, niż gdyby to zwyzywanie czy wyśmianie nastąpiło w świecie realnym. Dlaczego? Bo jeżeli ja kogoś obrażę tu i teraz i nawet 20 osób tego jest świadkiem, to tylko wy to widzicie, to minęło tu i teraz i za 5 minut mamy inne tematy. W sieci obrażenie kogoś dociera do bardzo szerokiej grupy osób, w sieci tkwi to zawsze. Jeżeli umieszczamy jakiś film, w którym nagrywamy swoje intymne sytuacje, to nie mamy pewności, kiedy ten film ujrzy światło dzienne, kto zostanie jego odbiorcą ostatecznym i jak długo ten film w sieci będzie rozpowszechniany. Co dalej? Nie mamy wiedzy o cyberprzemocy. Czasami eskalujemy cyberprzemoc poprzez odpowiadanie wyzwiskami na wyzwiska, hejtami na hejty. Czasami sami podejmujemy działania ryzykowne i stajemy się ofiarami własnej agresji. No i w końcu złudne poczucie anonimowości. Wydaje nam się, że w sieci praktycznie nie można ustalić, kto jest kim, że praktycznie jesteśmy bezkarni, a oczywiście tak nie jest. Wiele osób, które dopuszcza się tego rodzaju przemocy,
jako sprawcy podejmują czy ponoszą odpowiedzialność karną. Jakie mamy, mówiłam o tym, że będziemy mówić o różnych formach cyberprzemocy. Jakie mamy formy cyberprzemocy? Przede wszystkim chyba ta najpopularniejsza to jest właśnie przemoc rówieśnicza, czy cyberstalking, sexting, pornografia w sieci, child grooming, no i oczywiście rozmowy obsceniczne z małymi dziećmi jeszcze przed okresem dorastania na tematy związane z erotyką i seksualnością, a więc wprowadzanie w świat dorosłych dzieci. I po kolei, czym się te zjawiska charakteryzują. Spójrzcie Państwo na wyniki badań, które wcale nie tak dawno były publikowane, ale jedna z pierwszych badań, które prowadziła Fundacja Dzieci Niczyje, obejmowała dwie grupy osób badanych, między 12-17 lat pierwsza grupa i osoby pełnoletnie, 18-latkowie druga grupa. Badania 2007 rok. Co się okazało? Okazało się, że 47% dzieciaków w tej pierwszej grupie, czyli praktycznie co druga osoba, ma doświadczenie takie, że doznała przemocy w sieci pod tytułem wulgarne wyzywanie. Co jeszcze smutniejsze, co trzeci, czyli 30% osób mówiło o tym, że to nie było raz, że takie zdarzenia pojawiały się w ich życiu co najmniej pięciokrotnie. Ośmieszanie 21%, upokarzanie, poniżanie, straszenie i szantażowanie. Wszystkie te zachowania w realu mogą stanowić pewne znamiona przestępstw. Podobnie jest w internecie. I o tym trzeba pamiętać, jeżeli ktoś łamie normy w internecie, również mamy prawo się bronić, ale też mamy obowiązek zapobiegać takim zachowaniom. Kolejna rzecz. Szybciutko, nie? No właśnie. Spójrzcie na te rzeczy odrębnione na czerwono. W przypadku, kiedy młody człowiek został obrażany, obśmiewany w sieci, jak wygląda poszukiwanie pomocy? Bardzo słabo. Większość młodych ludzi, którzy mają problemy w sieci, wcale nie szuka pomocy. 42%. To nie jest optymistyczne. Jeżeli już szukacie pomocy, to szukacie pomocy raczej u rówieśników, którzy praktycznie mają taką samą wiedzę jak i wy. A smutne jest to, że nie szuka się pomocy wśród dorosłych, a najbardziej jeszcze tej pomocy brakuje ze strony rodziców. Jeżeli siedzą nauczyciele, to nauczyciele czasami mają lepszy kontakt z uczniami niż rodzice z własnymi dziećmi. I tak też pokazują statystyki, że częściej dzieciaki pytają nauczyciela, proszę pani, co ja mam zrobić, niż rodzica, ponieważ obawiają się, że rodzic raczej wyciągnie konsekwencje sytuacji, niż obdarzy w jakiś sposób pomocą. Niechciane zdjęcia i filmy. 57% osób w wieku 12-17 lat przynajmniej raz doświadczyło takiej sytuacji, że ktoś do sieci wrzucił niechciany film. Czego one dotyczą? Zwykle to są takie historie, gdzie ktoś nagle wtargnie do toalety w skompromitującej, niefajnej sytuacji, zrobi nam zdjęcie. Wtedy, kiedy ktoś przebiera się na WF-ie, wtedy, kiedy są wycieczki szkolne, prawda, i dbamy o to, żeby ludzie mieli pewien poziom takiej intymności, a inni wykorzystują, nagrywają filmiki i wrzucają je do sieci. Druga rzecz, publikacja kompromitujących materiałów. 14% doświadczyło takiej sytuacji, głównie osobami, które to robiły, byli uczniowie tej samej szkoły, 59%. Spójrzcie, że również dorośli, 10% dorosłych, także umieszczało kompromitujące zdjęcia i filmiki dotyczące małoletnich dzieci, dzieci i młodzieży. Ale również osoby obce, osoby z internetu 13%. I w tych przypadkach ten poziom poszukiwania pomocy ze strony osób dorosłych jest trochę wyższy, aczkolwiek jeszcze z psychologicznego punktu widzenia niezadowalający, ponieważ tylko o pomoc rodziców prosiło 13% osób, pomoc pedagogów 12%. 27% osób nie prosiło o pomoc nikogo, chociaż są to poważne problemy. Podszywanie się. Kradzież tożsamości, 29% badanych doświadczyło takiej sytuacji, kiedy ktoś napisał jakiś komentarz na forum, wysłał jakieś zdjęcia, podpisując się naszym imieniem i nazwiskiem i wcale nie był to komentarz ani mądry, ani trafiony, być może kompromitujący tego, który był podpisany z imienia i nazwiska. Podszywanie się pod kogoś.
Oczywiście kilkakrotnie zdarzają się takie sytuacje. Jaki jest profil osoby, czy inaczej mówiąc, skoro ta młodzież, dorośli to grupa ryzyka, to jaki jest profil taki psychologiczny osoby, która może stać się ofiarą cyberprzemocy, ofiarą cyberprzemocy? Praktycznie może stać się każdy, ale zwykle są to osoby, które w sieci szukają akceptacji, a nie mają tej akceptacji w realu. Są to osoby, które w sieci szukają uznania, często szukają wartości bardzo ważnych w naszym życiu, bo szukają miłości. Tak? Jest to jedna z ważniejszych potrzeb i oczywiście my musimy zrobić wszystko, żeby tę potrzebę zaspokoić. Czasami poszukiwanie miłości w sieci może kończyć się różnymi sytuacjami przyjemnymi, ale może kończyć się również dramatami. Poczucie osamotnienia, niedojrzałość, a taka potrzeba bycia dorosłym i testowania zachowań dorosłych, a niedojrzałość emocjonalna. Słabe rozumienie intencji dorosłych. Przykład, dziewczynka 9-letnia nagrywała czynności pielęgnacyjne, czynności higieniczne, korzystanie z toalety, korzystanie z prysznica, na prośbę mężczyzny dorosłego, pełnoletniego, poznanego w internecie. 9-letnia dziewczynka nawiązała z nim kontakt tylko dlatego, że interesowała się modą. Mężczyzna ten w internecie powiedział jej, że jest osobą, która prowadzi agencję modelek, doradza i szuka młodych modelek, a w związku z tym, że jest 9-letnią dziewczynką piękną, rokuje duże szanse w tej branży, to potrzebuje jej zdjęcia. Omotał dziewczynkę w ciągu 2-3 miesięcy do tego stopnia, że wydawał jej polecenia, jakie filmy ma kręcić, jakie filmy ma przedstawiać. 9-letnia dziewczynka nie rozumiała, że od początku kontakt z tą osobą dorosłą był kontaktem absolutnie przestępczym, był kontaktem absolutnie przemocowym i zaplanowany był na wykorzystanie seksualne dziewczynki. Dziewczynka myślała, że w ten sposób, kiedy wysyła swoje zdjęcia w stroju kąpielowym, to oczywiście mężczyzna daje jej ważne wskazówki, jak powinna się prezentować wtedy, kiedy będą castingi dla modelek. 9-letnia dziewczynka nie była w stanie przewidzieć tego, ponieważ nie rozumie bardzo często tych złożonych intencji osób dorosłych. Fajne jest to w okresie dorastania, że mamy bardzo silną potrzebę poznawania świata, eksperymentowania, szukania. To jest świetna rzecz. Najfajniejsze jest to, że my jako dorośli dokładnie byliśmy tacy sami jak wy. To jest najprzyjemniejsze, kiedy sobie przypominamy, jak myśmy eksperymentowali, a dobra wiadomość dla nas dorosłych jest taka, że ci, którzy tutaj siedzą po drugiej stronie za 5-10 lat, wy będziecie dokładnie patrzeć z tej samej perspektywy na następne pokolenia. Będziecie ich uczyć bezpieczeństwa, będziecie wiedzieć więcej niż ci, którzy dzisiaj mają 12 lat. Kolejna rzecz. Wysoka potrzeba zależności i odrzucenie w świecie realnym przez grupę. Wtedy, kiedy czujemy się odrzuceni, nikt nie czuje się szczęśliwy. Jak nie czujemy się szczęśliwi, to próbujemy czasami w bardzo chaotyczny sposób to szczęście sobie zapewnić, uciekając w świat wirtualny. Tak? Kolejna rzecz. Stalking. Mówimy o cyberstalkingu, więc zacznijmy od tego, czym jest stalking. Stalking to nic innego jak uporczywe nękanie osoby, naruszanie wolności osobistej, prywatności, które wywołuje uczucie bycia prześladowanym. Na początku może się wydawać, że ktoś ma fioła na czyimś punkcie, że jest tak zakochany, że jest tak szaleńczo zaangażowany w związek, że to jest dopiero prawdziwa miłość, pierwsza jak trafienie pioruna. Potem się okazuje, że ten człowiek, który zaczyna różnego rodzaju informacje przekazywać, raczej nęka niż stara się zaspokoić inne nasze ważne potrzeby. Jeżeli chodzi o sposoby wykorzystania sieci do stalkingu, mówimy o cyberstalkingu, spójrzcie, że to jest rozpowszechnianie zdjęć i informacji nieprawdziwych, wbrew woli osoby. A to może być wysyłanie również bardzo dużej ilości SMS-ów i maili. Przykład z mojej praktyki zawodowej. Dziewczyna dostawała od swojego tak zwanego wielbiciela 300-400 SMS-ów dziennie. Co to powodowało? SMS-y były różnej treści. I fajne, i przyjemne, i deklarujące miłość, ale też i szkalujące, agresywne, obsceniczne, czasami wulgarne. Ale to powodowało, że bała się po kilku dniach podejść do komórki, ponieważ nie wiedziała, co tam się znajduje.
zaczęła obawiać się o własne poczucie bezpieczeństwa w świecie realnym. Były momenty, kiedy nie włączała w ogóle komórki, nie odbierała innych wiadomości od innych osób, bo miała najzwyczajniej zapchaną skrzynkę i często jej się telefon zawieszał. 300-400 SMS-ów dziennie, między nimi wiadomości od innych osób, nawet nie czytała, odcięła się od wiadomości od innych osób, bo obawiała się, że niektóre wiadomości będą właśnie od stalkera. Co jeszcze? Podszywanie się pod ofiarę na czatach, włamanie się na konto, to co mieliście właśnie w bardzo fajnym takim filmiku przedstawione, instalowanie programów szpiegowskich, niszczenie danych, umyślne zawirusowanie. Muszę wam powiedzieć, że stalking w ogóle parę lat temu nie był w Polsce znanym zjawiskiem. W 2009 roku, kiedy na jedną z konferencji przyjechała Justyna Skarżyńska-Sernalia, psycholog, który pracuje we Włoszech, mówiła nam o tym zjawisku, które jest bardzo popularne we Włoszech. W 2009-2010 roku myśmy nie wiedzieli w ogóle, że coś takiego może się zdarzyć. Dzisiaj mamy rok 2016, przypominam dla zainteresowanych, ale też mamy kodeks karny, który mówi o przestępstwie stalkingu. Wprowadzono również takie przestępstwo, tak jak stalking. No właśnie. Jakie są rozmiary stalkingu? Zwykle ofiarami są osoby w różnym wieku, od 16 roku życia do 69 roku. Najczęściej ofiarami stalkingu są dziewczyny i kobiety. Stalkerami bywają mężczyźni najczęściej, a zwykle są to osoby przed 40 rokiem życia i osoby, które są ofiarami i sprawcami. Zwykle jest to osoba znajoma. A najczęściej jest to były partner, który nie potrafi podejść i pogodzić się z rozpadem związku. Więc to jest to sposób na nękanie miłości, która się za wcześnie skończyła, ale jednostronnie. 15% osób tylko zgłasza takie sprawy. Dzisiaj mówimy jasno, jest to przestępstwo. Nękanie kogoś, wywoływanie u kogoś poczucia prześladowania, zagrożenia, lęk przed tym, że może mu grozić realne niebezpieczeństwo w życiu, jest przestępstwem. Sexting, co to takiego? Jest to przesyłanie treści o charakterze erotycznym na wszystkie urządzenia techniczne, telefony komórkowe, tablety, komputery, maile, tak? Za pomocą różnych środków. Fundacja Dzieci Niczyje postawiła również na taką kampanię pod tytułem Myślę, więc nie ślę. Co się dalej może z tymi treściami dziać? Jak wyglądają badania? Badania są dość aktualne, ponieważ z końca 2014 roku również Fundacja Dzieci Niczyje wspierała ten projekt. Badania osób w wieku 15 do 19 lat pokazały nam jakby dwie strony medalu. Jedna strona medalu, kto wysyła i kto odbiera takie informacje. Co się okazuje? 40% chłopców i 29% dziewczynek otrzymało przynajmniej raz jakieś zdjęcie przedstawiające kogoś nago lub w jakiejś sytuacji intymnej. Przynajmniej raz. Zwykle chłopcy otrzymują takie zdjęcia od innych chłopców, zwykle od znajomych, natomiast dziewczyny otrzymują takie zdjęcia od osób obcych, zwykle nieznajomych, i to jest 42% osób. Co dalej? Często od byłych partnerów otrzymuje się tego rodzaju zdjęcia i 32% chłopców od byłych dziewczyn otrzymało zdjęcia właśnie zawierające takie treści. Jaka jest motywacja osób, które wysyłają zdjęcia intymne? Podrywanie, prawda? Czyli sposób na nawiązanie kontaktu, chęć zwrócenia uwagi, żart, flirt z byłym partnerem, ale też 5 osób na 100 umieszcza po to, żeby komuś zrobić krzywdę. Po to, żeby na kimś się zemścić, po to, żeby komuś dokuczyć. I druga strona medalu, czasami osoba zainteresowana sama, z własnej woli, umieszcza zdjęcia intymne, umieszcza swój nagi wizerunek w internecie. Po co to się robi? Po pierwsze, takie sytuacje notowano w badaniach u 14% dziewcząt i tylko u 8% chłopców.
Dlaczego? Dziewczyny zwykle wysyłają te zdjęcia swoje nagie byłemu partnerowi albo obecnemu partnerowi. Często też poddawane presji partnera. Stanowi to dowód ich związku, stanowi to poziom bezgranicznego zaufania w tej relacji chłopak-dziewczyna, przekazanie mu swojego zdjęcia nago na pamiątkę w dowód. Oczywiście jest to fajne do momentu, kiedy ten związek jest szczęśliwy, ten związek trwa i partnerzy są wobec siebie fair. Natomiast kiedy taki związek się rozpada, zwykle partner posiadający nagie zdjęcie dziewczyny co robi? Chwali się przed kolegami, pokazuje kolegom, albo złośliwie upublicznia innym osobom po to, żeby dokuczyć swojej partnerce byłej. Tak? Więc zwykle takie zachowanie kończy się w ten sposób niefajnie. Odbiorcami to są byli partnerzy, znajomi i uwaga, osoby obce. Czasami osoby, które wysyłają wiadomości sextingowe, wysyłają te informacje zupełnie osobom obcym. To jest już jakby najwyższy poziom zagrożenia i niebezpieczeństwa dla tej osoby. No i jaka jest motywacja? Dla flirtu, dla zwrócenia na siebie uwagi, bo nas ktoś prosił. Smutne z psychologicznego punktu widzenia jest to, że tylko 1% osób mówi o tym, że można z tego powodu spotkać coś przykrego. To jest bardziej pewne niż niepewne, że nas spotka coś przykrego. Może to być za rok, za dwa, za pięć lat. Może być wtedy, kiedy będziemy szacownymi dyrektorami jakiejś pięknej szkoły. Ktoś odkopie nasze nagie zdjęcia sprzed 15 lat, bo one tam w tej sieci są. Nie mamy pewności, kiedy te zdjęcia zostaną wykorzystane. No właśnie, temat trudny i bardzo ważny. Przemoc seksualna w sieci. Jakie mamy różne formy. O tym też trzeba powiedzieć. Są to tematy trudne, ale myślę, że i z dystansem, i z humorem jesteśmy w stanie przebrnąć i przez te trudne tematy. To jest pokazywanie pornografii, zachowania pedofilne, child grooming, edukacja. Sami Państwo wiecie, i dorośli, i młodzież, że nie ma żadnego problemu z zdobyciem informacji, czy nawet filmów pod tytułem jak się masturbować, żeby było fajnie. Są strony, które pokazują również, jak wygląda wytrysk u chłopaka czy dorosłego mężczyzny. Słuchajcie, jesteśmy praktycznie możemy mówić otwarcie o tych rzeczach ważnych, bo oczywiście rozwój psychoseksualny jest tak samo ważny jak rozwój intelektualny. Tej potrzeby nam nikt nie wyciął, tylko dlatego, że mamy 12 lat. Ale trzeba pamiętać, jakie skutki zwykle ma spotkanie osoby, która stosuje właśnie tą przemoc w sieci w obszarze seksualności. No i oczywiście do przykładu za chwilę przyjdziemy. No i oczywiście uwaga jest taka, że wykorzystanie seksualne to nie jest to samo co pedofilia. Z własnego doświadczenia powiem Państwu, że naprawdę niewielu sprawców przestępstw seksualnych ma diagnozę pedofilii. Pedofilia to jest diagnoza medyczna, to jest parafilia. Pedofilia jest zaburzeniem dotyczącym funkcjonowania seksualnego. No i pewnie wiecie, że dotyczy kontaktów i satysfakcji z kontaktów z osobami przed 13 rokiem życia, z osobami przed okresem dorastania albo w okresie dorastania. Natomiast większość sprawców, którzy wykorzystuje seksualnie w sieci, to są osoby dorosłe, które nie mają tego rodzaju zdiagnozowanych zaburzeń. Nie trzeba być pedofilem, inaczej mówiąc, żeby wykorzystywać seksualnie innego człowieka. Tak? To jeszcze nie jest ochrona. No i w związku z tym, na czym polega zagrożenie? Macie tutaj definicję, ale zagrożenie polega na tym, że zawsze tam, gdzie jest duża różnica wieku, nawiązanie kontaktu osoby dorosłej z osobą małoletnią z okresu przeddorastania czy z okresu dorastania rodzi bardzo duże ryzyko wykorzystania tej osoby, wykorzystania przewagi wieku, doświadczenia życiowego, a czasami statusu materialnego. Dla osoby małoletniej taki kontakt zwykle jest rozpoznawany jako super cudowne uczucie, jako spotkanie bratniej duszy w internecie, jako spotkanie miłości życia. Natomiast dla osoby dorosłej wykorzystującej seksualnie zwykle jest to doskonale zaplanowane od każdego momentu. Za chwilę powiem o pewnym przykładzie, który został upubliczniony już, ale też nikogo w jakiś sposób nie ujawnia. No i oczywiście sprawcami takich zachowań mogą być i dorośli, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność karną, ale sprawcami takich zachowań mogą być również inni nastolatkowie. Mnóstwo spraw dotyczy tego typu, że mężczyźni 20-30-letni kontaktują się z 9-letnimi dziewczynkami w sieci, starają się umawiać na spotkania,
lub też starają się wprowadzać w świat erotyki dzieci, które jeszcze nie wykazują tego rodzaju zainteresowań, bo zwykle okres dorastania jest okresem rozwoju tego typu zainteresowań. Pokrzywdzenie osoby małoletniej w tej kwestii jest bardzo duże. Pod koniec naszego spotkania będę mówić o skutkach wykorzystania, zwłaszcza wykorzystania seksualnego w sieci, czy przy użyciu sieci. Poziom traumatyzacji tego rodzaju doświadczeniami jest bardzo wysoki. A no właśnie, co to jest cheat grooming? Za chwilę będzie przykład, myślę, że trochę pokazujący sposoby działania, ale też działający ku przestrodze. Jest to właśnie dążenie do spotkania z osobą małoletnią poprzez sieć, poprzez internet, po to, aby doprowadzić tą osobę do zgwałcenia, po to, aby doprowadzić tą osobę do obcowania płciowego lub produkcji materiałów pornograficznych. I taki przykład za chwilę Państwu opowiem ku przestrodze. Druga rzecz, sama propozycja w sieci, łowienie ofiary małoletniej przez osobę, która chce wykorzystać seksualnie. Wiadomo, że internet to jest potencjalnie bardzo duże źródło odbiorców i może zdarzyć się, że ktoś na tą ofertę jednak odpowie. Historia autentyczna, opublikowana w przeglądzie seksuologicznym, opisywana, diagnozowana. Mężczyzna, który był sprawcą tego rodzaju zdarzenia, oczywiście jest pozbawiony wolności. Do tej pory nam na razie nie zagraża, ale takich osób może być więcej. Przykład, 54-letni mężczyzna nawiązuje kontakt z kilkunastoletnią dziewczynką, 11-letnią dziewczynką, która w czasie anginy spędza czas właściwie przed komputerem. Zaczynają ze sobą rozmowy, te rozmowy się bardzo mocno zaciśniają, udają. Mężczyzna jest dla dziewczynki bardzo sympatyczny, ponieważ wyczuwa jej potrzeby, rozmawiają na różne tematy. Mężczyzna też przypomina jej o tym, kiedy powinna wziąć leki, żeby jak najszybciej, żeby swoją chorobę wyleczyć. Praktycznie dziewczyna przez kilka dni nie rozłącza się z siecią, nie rozłącza się z tym 54-letnim mężczyzną. Następuje bardzo silna więź emocjonalna, poczucie, że ta osoba ją świetnie rozumie, a jednocześnie rodzice, którzy jej zupełnie nie rozumieją i zupełnie ją odrzucili, nie mają dla niej czasu. Na początku mężczyzna również proponuje jej spotkanie. Dziewczynka odmawia, wiedząc, że jest to niebezpieczne, że przecież może nie do końca chodzi o spotkanie w realu, może fajne są tylko rozmowy i na tym warto przestać. Mężczyzna przeprasza, mówi, że faktycznie niepotrzebnie taką propozycję złożył. Potem wplata w tematy różnych rozmów o życiu, tematy dotyczące erotyki i seksualności. Jeżeli dziewczynka reaguje na to pewnym zażenowaniem i odmawia takich odpowiedzi na pytania, mężczyzna przeprasza, mówi, że więcej się tak nie zachowa. Jeżeli dziewczynka odmawia kontaktu w realu, mężczyzna zaczyna stosować presję psychiczną. Nie jestem nikomu potrzebny. Żegnaj, kocham. Odejdę z twojego życia. Będę cierpiał, ale to nieważne. Zobaczcie, jak pozornie piękne słowa są elementem psychologicznej manipulacji dla 11-letniej dziewczynki, która czuje się źle z tym, że odmówiła, nie spotkała się z człowiekiem, który przecież tyle z nim rozmów przegadała, tyle było różnych fajnych tematów, taki fajny człowiek. Może jeszcze targnie się na życie z powodu tego, że się z nim nie spotkała. Dziewczynka spotyka się z mężczyzną, o dziwo razem z mężczyzną wchodzą do mieszkania, pakują wszystkie rzeczy, które będą dla niej potrzebne. Mężczyzna przychodzi, dba również o to, żeby dziewczynka wykasowała całą korespondencję, która mogłaby powodować, że ktokolwiek trafi na jej ślad poprzez osobę, która się z nią kontaktowała, i wyjeżdżają 500 kilometrów dalej. W trakcie dochodzi oczywiście do nawiązania coraz bliższej relacji intymnej. Następnego dnia kończy się współżyciem seksualnym. Oczywiście bez przemocy, ponieważ dziewczynka na to się godzi, ale z punktu widzenia psychologicznego zgoda jej nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ona jest pod wpływem technik psychomanipulacyjnych, ponieważ ona nie była w stanie podjąć właściwej decyzji. Dziewczynka niestety jest pokrzywdzona przemocą. Terapia tej dziewczynki polegałaby na tym, żeby jej uświadomić, w którym momencie sprawca manipulował, w którym momencie była poddawana presjom i dlaczego doszło do takiej sytuacji.
dlaczego doszło do takiej sytuacji. Przykład jest prawdopodobnie nie jedynym, ale jest to przykład, który ku przestrodze został opublikowany w czasopismach. No właśnie. Jeszcze musimy wrócić, tak? Spójrzmy teraz trochę na ten sam temat z innej perspektywy. Czego obawiają się dorośli, a czego obawia się młodzież? No i praktycznie dwie rzeczy nas różnią, te wytłuszczone, natomiast wszystkie inne rzeczy obawiamy się dokładnie tych samych rzeczy. Młodzież przede wszystkim boi się tego, że w sieci może spotkać wirusy lub hakerów, albo że internet przestanie działać. Dorośli natomiast bardziej boją się i na pierwszym miejscu stawiają kontakt dziecka z niebezpiecznymi treściami lub osoby małoletniej, albo też kontakt z osobą niebezpieczną poznaną w internecie. Wszystkie inne obawy mamy te same. W związku z tym dla własnego bezpieczeństwa o czym należy pamiętać? Że sieć to nie tylko wirusy, hakerzy, ale również osoby dorosłe, które stosują techniki psychomanipulacji po to, żeby wykorzystać lub też zaszkodzić w sytuacji, kiedy małoletnia osoba tego nie rozpozna i doprowadzić do tego, że samopoczucie tej osoby, stan psychiczny tej osoby nie będzie już taki sam jak przed zdarzeniem. No właśnie. Popatrzcie, że internet to są również świetne rzeczy, to jest mnóstwo informacji potrzebnych, z których my na co dzień korzystamy, ale również w internecie jest mnóstwo informacji błędnych, nieprawdziwych, no i zdarzają się również treści o charakterze pornograficznym, które oczywiście są umieszczone tam bezprawnie, nie mają prawa być ani przechowywane, ani rozpowszechniane. I 15% dzieci, mówię o dzieciństwie, czyli do 12 roku życia, czyli co szóste dziecko przypadkiem natrafia na takie treści. Niespecjalnie szukając, niespecjalnie wykazując jakiekolwiek zainteresowanie oglądaniem tego rodzaju treści, tak? A czasami to są strony z wulgarnym językiem. A jakie są reakcje rodziców? W przypadku, kiedy dochodzi do już tego pokrzywdzenia w sieci, zwykle rodzice nie do końca stają na wysokości zadania. Rodzice wspierający, rodzice pomagający dziecku, pewnie tak, natomiast większość rodziców traktuje tą sytuację, kiedy ich syn czy córka jest sprawcą takiej cyberprzemocy, jako niemożliwą, wręcz nie dowierzają, że to możliwe, żeby ich syn, córka dopuścił się takiego zachowania. Często odrzucają dziecko, mimo tego, że pewne zachowania należałoby zdefiniować, zrozumieć i również w pewnym sensie no, doprowadzić do tego, żeby znaleźć przyczynę takich zachowań, ale również karzą fizycznie. Przykład. Chłopiec przejął konto ojca, hasło ojca, 11-letni z konta. Wypływały pieniążki, ponieważ on sobie w ten sposób zasilał własne konto z grami. A w ciągu 3 miesięcy mężczyzna w ten sposób stracił z konta ponad 7 tysięcy. Tata był majętny, mimo tego, że jego stan posiadania był dość duży, to jednak stratę 7 tysięcy na przestrzeni 2-3 miesięcy zauważył. No i niestety doszło do czego? Do tego, że jak się zorientował, o co chodzi, że stracił tyle pieniędzy i kto jest za to odpowiedzialny, to przyjechał pod szkołę i na oczach, można powiedzieć, przypadkowych ludzi pobił własnego syna. Do tego stopnia, że niestety, ale tata będzie odpowiadał za przemoc wobec własnego dziecka, za naruszenie jego i nietykalności, tak, i uszkodzenie ciała. Więc rodzice czasami zachowują się w różny sposób, niekoniecznie należy reagować przemocą na przemoc. To nie jest dobry pomysł. Kolejna rzecz, jakie są skutki psychologiczne cyberprzemocy? Skutki psychologiczne cyberprzemocy to jest stan permanentnego pokrzywdzenia. 9-letnia dziewczynka, która sobie uświadomiła, że nagrywała swoje czynności higieniczne, jak bierze prysznic, jak robi siku, uświadomiła sobie, że przecież te filmy mogą trafić do nie wiadomo jakich odbiorców i praktycznie nie wiadomo kiedy mogą wypłynąć. Stan permanentnego pokrzywdzenia. Gdyby to było zdjęcie i nie mamy żadnej kopii, żadnej matrycy,
no to wyrzucając to zdjęcie, niszcząc je w niszczarce, mamy pewność, że już my mamy z tym spokój. W sieci nie ma takiej pewności. No i oczywiście zaburzenia, dolegliwości psychosomatyczne. Aha, już mam szybciej, tak? Jeszcze moment. Zaburzenie prawidłowego rozwoju. Zaburzenie prawidłowego rozwoju. Dlaczego jako dorośli staramy się chronić dzieci przed cyberprzemocą? Ponieważ cyberprzemoc, w ogóle przemoc, zaburza nam prawidłowy rozwój. Zaburza nam prawidłowy rozwój i rozwój emocjonalny, ale też rozwój poznawczy. Jakie są kolejne reakcje? Problemy emocjonalne. Zwykle poczucie winy, poczucie stygmatyzacji i piętna. Poczucie stygmatyzacji i piętna. Pokrzywdzenie w sieci daje długotrwałe poczucie stygmatyzacji i piętna. Zachowania autodestrukcyjne. Wiele takich zachowań związanych z ostrą przemocą kończy się podjęciem próby targnięcia na życie. Czasami są to próby skuteczne, czasami to są próby nieskuteczne. Przykład. Pamiętacie sytuację z Gdańska? Dziewczynka w trakcie lekcji została rozebrana i nagrana. Chłopcy obiecali dziewczynce, że to zdjęcie umieszczą w sieci. Dziewczynka nie wytrzymała presji psychicznej i z lęku przed tym, co się stanie, kiedy te zdjęcia zostaną upublicznione, targnęła się skutecznie na życie. Przykład sprzed paru lat. Jak możemy zapobiegać? Po pierwsze, właśnie po to są konferencje, po to są szkolenia, żeby się edukować, żeby mówić o sprawach ważnych, bolesnych, trudnych, w taki sposób, który spowoduje nie spostrzeganie internetu w kategoriach totalnie diabelskiego urządzenia, ale w kategoriach świetnego urządzenia, świetnego miejsca, w którym mogą być pewne pułapki i drogi jednokierunkowe. A to również korzystanie z zabezpieczeń, o tym pewnie będą mówić moi koledzy. To również realna pomoc komuś, kto jest naszym znajomym, kolegą, kto już doświadczył tej przemocy. Dlaczego? Bo osoba, która słyszy o przemocy, nie reaguje, pomaga sprawcy, a nie pokrzywdzonemu. Pomaga sprawcy. Jeżeli nie reagujesz, jeżeli koleżanka mówi, że została obśmiana, schejtowana w sieci, obrażona, upokorzona w sieci, jeżeli nie podejmujesz żadnych działań albo przyłączasz się do takiej grupy, która pisze negatywne komentarze, pomagasz sprawcy, a nie osobie pokrzywdzonej. A no właśnie, zgłaszanie takich sytuacji, zabezpieczanie czy posiadanie dowodów, zniszczenie takiej korespondencji czy takich zdjęć, które do nas przychodzą, a są niechciane, no utrudnia również w jakiś sposób przywołanie sprawcy do porządku. Jeszcze raz. I myślę, że to tyle. Dziękuję.